Dzięki Jezu za Twój krzyż, że zbawienie dałeś mi. Dzięki Jezu za Twój krzyż, że zbawienie dałeś mi, że zbawienie dałeś mi. Dzięki Jezu za Twą krew, co przelała za mnie się. Dzięki Jezu za Twą krew, co przelała za mnie się, co przelała za mnie się. O, ten dża, o której było tutaj śpiewane, to jest Jezus Chrystus. On dał siebie na krzyżu zamiast ciebie. On dał. Bóg w ogóle daje. Bóg tak pokochał ten świat, że dał swojego Syna. I kiedy 20 lat temu, jeszcze 20 lat temu słyszałam o tym i oczywiście oglądałam te wszystkie filmy i uczestniczyłam we wszystkich obrzędach i w jakichś świętach Bożego Narodzenia i Wielkanocy, to myślałam sobie, ten Bóg musi być frajerem. Ten Jezus to jakiś frajer, bo dał, a ja tego nie potrzebuję. Ja tego wtedy nie potrzebowałam. Wydawało mi się, że w ogóle to jest bez sensu. Po co ktoś ma ginąć za mnie, skoro ja tego nie potrzebuję? Myślałam, że to frajerstwo, ale teraz wiem, że frajerstwem prawdziwym jest odrzucić miłość. Ja wtedy tak myślałam, ponieważ nie znałam miłości. Nie wiedziałam, że miłość daje. Miłość daje. Bóg nie odbiera ci niczego, ale On dał. On dał samego siebie. Jezus dał siebie. Bóg to Jezus. Przyszedł tutaj w ciele, upokorzył się, oddał się w ręce ludzi, w ręce nieodpowiedzialnych ludzi. Oddał się sam Bóg. Żył tutaj, dorósł tutaj. Tutaj nauczył się wszystkiego. Nauczył się posłuszeństwa aż do śmierci. I poszedł na krzyż. Mimo tego, że dzisiaj przechodzisz tędy i myślisz sobie, nie potrzebuję tego, ale potrzebujesz miłości. Potrzebujesz miłości Boga. Potrzebujesz Jego przychylności, która już się okazała w Jezusie Chrystusie. Potrzebujesz życia w sobie. Potrzebujesz dzisiaj spojrzeć z siebie, tak jak ja zrobiłam to 20 lat temu. Mam na imię Nina Księżopolska. 20 lat temu tutaj pracowałam, zachorowałam się na śmierć. Tutaj poroniłam swoje dziecko, dlatego, że po prostu olewałam wszystko. Nie chciałam mieć tego dziecka. Żarłam w McDonaldzie i pracowałam do 20 i robiłam zawrotną karierę, jak mi się wydawało. Ale tak naprawdę to byłam pusta w środku i próbowałam zalepić coś w czymś tą dziurę. Ale nie da się zalepić tego, co masz w środku. Nie da się zalepić twojego egoizmu, bo to jest jak czarna dziura. To jest jak czarna, nienasycona dziura. Nigdy nie nasycisz się tym, co jest na tym świecie, bo to jest marność. Marność! Marność! To jest marność! Gdziekolwiek się rozejrzysz, to jest marność! Te szmaty, które kupujesz tam, żeby polepszyć sobie nastrój, to jest marność! Te fury, które kupujesz, być może cię stać, to jest marność. Jezus Chrystus, wielki Bóg, może napełnić cię swoją miłością, swoim życiem. Może podciągnąć cię do nieba, ponieważ On zmartwychwstał. On nie tylko za ciebie umarł, nie tylko umarł, ale zmartwychwstał w ciele, po to, żebyś ty, człowieku, w swoim ciele mógł przyjąć Jego ducha. Mógł stać się kimś z nieba, bo tylko to, co narodziło się w niebie, wraca do nieba. Tylko to, co się narodziło z Ducha Bożego, wraca do Boga, który jest Duchem. Jeśli nie będziesz miał dzisiaj społeczności z Bogiem, jeśli nie narodzisz się z Jego Ducha, to nie idziesz do nieba. To już cię nie ma. Jeśli nie połączysz się z Nieskończonym, to jesteś skończony! Jesteś skończony! To nie jest groźba! To nie jest groźba! To jest fakt! Ty Tylko ten, kto się łączy z nieskończonym, jest nieskończony. Tylko ten, kto się łączy z życiem, jest żywy, a Bóg jest życiem. Bóg jest jedyną drogą. Jezus Chrystus określił się tutaj jako droga. On otworzył portal, potężny portal do nieba. Potężny portal. Możesz się teleportować dzisiaj do nieba, jeśli zawołasz Jezusa Chrystusa. Jeśli zawołasz Jego imię, to jest hasło, to jest hasło. Jezus Chrystus, to jest hasło. Uklęknij dzisiaj przed Nim i powiedz: potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojego zbawienia, potrzebuję wypełnienia Twoją miłością, potrzebuję Twojego życia, potrzebuję wedrzeć się do nieba, potrzebuję Ciebie, Jezus. Potrzebuję Ciebie, Jezus. Tak zawołaj.